Dzień dobry. Mam dzisiaj książkę o Frankenie. Mamy miesiące. Styczeń po angielsku July. Czas znowu chodzi. Luty po angielsku February. Przedłużenie się do walentynek. Marzec po angielsku March. Ohio. Uważaj na potok. Kwiecień po angielsku April. Pachnie wiosną. Maj, po angielsku May, wszystkie najczęściej matki. Czerwiec, po angielsku June, już jest lato. Lipiec, po angielsku July, koniec szkoły, wszyscy do stawu. Sierpień, po angielsku August, baw się dobrze na obozie Frankena. Wrzesień, po angielsku September, z powrotem w szkole. Październik, oktober, listopad, november, robi się naprawdę zimno i grudzień, december, okres roku. Obok mam jeszcze inne studia, pole roku. Wiosna po angielsku spring, lato po angielsku summer. Jeszcze powiem za to, a zima pójdą. Wiosna, lato, jesień i zima. To nasza cała książka.